Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mam wielki zaszczyt i wielką przyjemność przeanalizować finałową rozgrywkę, finałową partię rozegraną w serialu Netflixa Queen's Gambit, czyli Gambit Królowej. Moi drodzy, tą partię rozgrywała Elizabeth Harmon, główna bohaterka tegoż serialu. Obejrzałem już całe 7 odcinków. Bardzo mi się podobał, bardzo mnie wciągnął. No cóż, to jest moja opinia. Bardzo fajna, fajna produkcja. No ale przeciwnikiem naszej tutaj głównej bohaterki był polski aktor Marcin Dorociński, który odgrywał rolę mistrza świata Wasilija Borgowa. Swoją drogą ciekawe nazwisko, jeśli chodzi o szachistę. Bardzo mi się też to podobało. No i moi drodzy, przejdźmy już może do rzeczy. Za wiele zdradzać nie będę, tylko przeanalizuję tą partię. Oczywiście, jak serial nosił nazwę Gambit Królowej, więc partia musiała finałowa się zakończyć w gambicie hetmańskim. Tak również się to wszystko rozpoczyna. Posunięcie D4 ze strony rudowłosej, wspaniałej aktorki. D5 zagrywa nasz fikcyjny mistrz świata, polski aktor Marcin Dorociński. C4. No i widzimy przyjęty gambit hetmański ze strony tutaj czarnych powoduje, że trzeba grać na przykład posunięcie E4. W tym wypadku tutaj mamy oczywiście dwa pionki złączone w centrum. One są silne. Tutaj można grać w wieloraki sposób. Często się spotyka posunięcie E5, aby te centrum od razu naruszyć. I tutaj są takie warianty typu skoczek F3. Jeżeli bicie, to goniec bije na C4. Tutaj rozwój białych jest dosyć szybki za cenę tego pionka D4. No ale w partii poszło inaczej, też ciekawie, skoczek na C6. No mianowicie tak również się grywa. Tutaj jeżeli byśmy próbowali zagrać na przykład D5, co się od razu narzuca, no to powodujemy to, że skoczek znajduje dobrą placówkę na E5, a jeżeli byśmy na przykład dalej go gonili przez F4, no to skoczek na D3 wskakuje. Oddaje tutaj czarny tego pionka, ale za pewną cenę. Goniec wybija, pionek wybija, hetman bije na D3 i moglibyśmy zagrać na przykład E6. Widzimy, że bić nie można, bo hetman podwisa, a więc na przykład po takim ruchu skoczek C3, skoczek na F6, no ta pozycja jest około równości, więc czarne myślę, że są całkiem zadowolone. Tutaj jest taka opcja, że jak się wybije na D5, to często bywa tak, że pionek jest izolowany. No nie wiem, czy białe na to by poszły. Oczywiście dróg jest też dużo, jeśli chodzi o debiut, no ale może przejdźmy już do rzeczy. Tutaj główna bohaterka serialu zagrała goniec na E3. To też jest porządne posunięcie, gdyż pilnuje po prostu pionka, a figura jest wyprowadzona. No i następny ruch czarnych to skoczek na F6, atak na pionka, skoczek na C3. Pionka tutaj bronić należy. No i wcześniej wspomniany ruch E5. Bardzo silny, bardzo fajny. Ciekawa też idea, dlatego że tutaj czarne od razu walczą mocno o centrum. Bardzo fajnie wyglądają te skoczki wyprowadzone w sposób naturalny. Proste ruchy, zarazem silne. D5, tak się grywa. Skoczek na E7. Ten skoczek przemieszcza się przez E7 i idzie na G6. Potem swobodę wyprowadzania tutaj mają gońce. Swobodę wyprowadzki. Tutaj wybić pionka trzeba, więc mamy już pozycję taką wyrównaną w materiale. Skoczek na G6. Piękny manewr przeprowadził skoczek z C6, E7 i G6. Tak jak już wspomniałem wcześniej, tutaj posunięcie F3 raczej zagrać trzeba. Łańcuch pionków jest niezwykle silny, ale czarne za to mają tego pionka, który bardzo dobrze też kontroluje pola centralne. No i chodzi tutaj o dalszy rozwój figur. Goniec D6. Wydaje się, że ten ruch jest takim ruchem dosyć pasywnym, bo powstaje taki big pion, można powiedzieć. Goniec na D6, ale ładnie broni tutaj tych dwóch pionków. Przede wszystkim też nie pozwala na jakieś kontry przepchania. No goniec tutaj przydaje się często też w ataku, bo białe mogą mieć plany typu F4 na przyszłość, więc goniec zawsze się przyda, żeby te pole na F4 dobrze kontrolować. No to jest ruch normalny, teoretyczny. Hetman D2, rzecz jasna, można grać. Można też by było zagrać skoczek E2 od razu, ale to nie ucieknie. Hetman z gońcem tutaj fajnie się układają, dobrze współpracują. Goniec D7, wyprowadzamy ostatnią figurę. Tutaj goniec, nawet jak wyjdzie sobie o jedno pole, to on już ma jakieś pola, które tutaj ogarnia po przekątnych. Skoczek na E2 ze strony tutaj naszej głównej bohaterki. Posunięcie A6. Jest to dobry ruch, który nie pozwala wtargnąć tutaj ani skoczkowi, ani gońcowi.
B5 jest również bardzo możliwe. No i w tym momencie główna bohaterka zagrała goniec na B3. Taki ruch asekuracyjny, wyczekujący. Oczywiście B5 jest możliwy, ale goniec już sobie spokojnie na B3 stoi. B5 zostało zagrane. No i teraz białe postanowiły drapnąć trochę skrzydło hetmańskie. To jest ruch bardzo dobry, no taki też teoretyczny, ideowy, dlatego że tutaj jakby czarne wybiły tego pionka, no to na przykład wybijamy gońcem, wymiana gońców białopolowych byłaby na pewno na korzyść dla białych, bo mamy głównie ustawione pionki tutaj w centrum, w tym łańcuchu na białych polach, więc ten goniec by już nie był taki zakłopotany, ale ten goniec nie jest wcale zły oczywiście. No wiadomo, że czarne jak grają dobrze, to nie biją tego pionka. Można by było próbować przepchać, ale to też się wiąże z pewnymi konsekwencjami osłabienia punktu, na przykład C4, więc po na przykład takim ruchu B4, skoczek A2, tam byśmy tego skoczka mogli fajnie przetransportować. Więc tutaj by się nic strasznego nie działo dla białych, a nawet myślę, że byłoby całkiem dobrze. To po prostu powinno stać. Teraz czarne zrobiły roszadę, białe również zroszowały króla, hetman, przepraszam, królem są bezpieczne. I hetman ruszył na 7. Standardowe posunięcie, hetman gdzieś też musi się znaleźć. Tutaj z gońcem też dobrze współpracują. Widzimy, hetman z gońcem współpracują w ten sam sposób, co hetman E7 z gońcem D6. Wieża A na C1. No ruch jak ruch. Wyprowadzamy figurę ciężką na wolną linię. Skoczek H5. To jest posunięcie bardzo ciekawe i standardowe, dlatego że skoczek może się przymierzać do wskoczenia na pole F4, a też jest opcja zagrania F5. To też jest bardzo ważna sprawa dla czarnych. Białe muszą tutaj być dosyć czujne. G3 ze strony białych. No widzimy, że osłabił się tutaj punkt H3, tylko że tam jeszcze nic strasznego się nie dzieje, bo wieża zawsze ma placówkę na F2. No ale przede wszystkim tutaj białym chodziło o to, żeby zaplombować to pole F4. Posunięcie H6. Ruch troszkę taki, powiedzmy, wyczekujący, ale też dobry. Nie pozwala wejść gońcowi przede wszystkim. No to jest prowokacja też do bicia, ale to bicie nic kompletnie nie daje. Tutaj białe nie mają żadnego ataku, ponieważ hetman byłby w samotności na H6. Mata żadnego nie ma. Przede wszystkim król też ma furtkę na H7 w razie czego. Goniec na C2 ze strony białych. No dobra, normalny ruch. Tu goniec się może przerzucić do centrum, bardziej atakować pole B5. Wieża A na B8, wieża wzmacnia pionka, no sprawa naturalna, no poszło wybicie, wybicie, no nie możemy oczywiście wybić gońcem, moi drodzy, pamiętajcie o tym, bo tutaj od razu jest strzał, para gońców będzie zawsze silniejsza u białych w tym momencie. Znaczy para gońców z reguły jest silniejsza. Nie we wszystkich przypadkach, no tak mówiąc ogólnie, para gońców to jest zawsze jakaś tam siła. AB i teraz wieża A1. No wieża czmychnęła już tutaj na wolną linię. Czarne nie dają za wygraną i grają wieża A8. No i goniec D3. Po prostu po ludzku atakujemy pionka i próbujemy coś z tym zrobić. Skoczek z gońcem mają chrapkę na punkt B5, na tego pionka B5. No i tutaj mistrz świata Borgow zagrał posunięcie goniec na B4. Wieża wybiła tą wieżę na A8. Wieża wybiła na A8 i hetman poruszył się na C2. Widzimy, że tutaj to związanie spowodowało, że nie można było białymi wybić tego pionka na B5, więc hetman odszedł z tego związania. Dalej grozi wzięcie pionka. Tutaj nastąpiło goniec C5. Jest to dobry ruch. Jest to dobre posunięcie, dlatego że wymiana tych gońców, myślę, że byłaby całkiem dobra dla czarnych, ale też może nie do końca już to jest takie super, bo widzimy pionek C7 trzeszczy w szwach. No tutaj zostało zagrane skoczek na D1. Bardzo ciekawe posunięcie z obroną gońca, a jednocześnie hetman wymusza jakąś opcję tutaj, żeby ten goniec zrobił coś z tym polem, znaczy na tym polu, na którym stoi. Ten goniec musi albo uciekać, albo zrobić wymianę. Co wybrał tutaj mistrz świata, nasz filmowy? Zagrał gońcem na D6. Myślę, że słuszna droga. Bronimy pionka na C7. Skoczek na F2 ze strony tutaj głównej bohaterki. Jest to dobre posunięcie. Skoczki bardzo fajnie stoją i pilnują bardzo ważnych pól. Broniąc troszeczkę króla, broniąc przede wszystkim pola na H3. No ale w tym momencie serialowy mistrz świata zagrał ruch skoczek z H na F4. Bardzo ciekawe posunięcie, bardzo ciekawa tutaj ofiara figury, ale to też jest ideowy ruch.
często powstający w obronie królewsko-indyjskiej, no ale w tym wypadku to też jest ciekawe posunięcie. Tutaj bohaterka, główna bohaterka nie wzięła tego skoczka, ale przyjrzyjmy się, co by mogło nastąpić po wybiciu. Jeżeli by zostało wybite, jeżeli skoczek zostałby wybity, pionek oczywiście musi wybić. No i tutaj jednym z lepszych ruchów jest goniec na C1, żeby cały czas kontrolować tego pionka na F4 i w którymś momencie spróbować go zbić. No tutaj na przykład jakby Hetman zagrał sobie na G5, taki szybki szach, który się oczywiście nam wszystkim narzuca, no to byśmy tutaj królem ruszyli na H1. No i skoczek by wskoczył na przykład na H4, żeby dać mata na G2. Tutaj nic strasznego się nie dzieje, dlatego że jest wieża G1 i na przykład Hetman by poruszył się na H5, to się narzuca, bo chcemy zbić po prostu na F3. To mamy skoczek na G4 i zauważmy, że tu się wszystko broni. Jeszcze jak ktoś by powiedział, że na przykład jakbyśmy tu wybili, no to pionek wybija i jest wszystko w porządku. Jeżeli skoczek na przykład by wybił, grozi wybicie skoczka na G4, no ale widzimy, że mamy tutaj piękne wtrącenie z szachem, wybijamy w następnym Hetmana, bo tu jest związanie. No to bardzo ciekawa taktyka. No oczywiście tak by pewnie nie nastąpiło. W tym momencie, jeżeli jeszcze raz wybijamy, goniec idzie na C1, mogłoby nastąpić silniejszy skoczek na H4, bo teraz grozi od razu ruch wtrącony z matem. No ale w tym momencie król by poruszył się na pewno na H1 i tu przypuszczam, że ruch skoczkiem na F3. Tak mogłoby być zagrane. Tutaj nie widać jeszcze jakichś mat ze strony czarnych, ale pozycja jest niezwykle ciekawa. Na przykład po wybiciu na F4, tutaj bardzo ciekawe posunięcie wieża A1, które wiąże bardzo sprytnie tego gońca i powoduje, że jest opcja wybicia gońca, może potem na F4, ewentualnie, no tak troszeczkę krępuje te figury białych. No i tu na przykład jakby białe zagrały skoczek z F2 na H3, żeby tego skoczka wybronić, no to mogłoby nastąpić na przykład bicie na H3, skoczek bije na H3 i na przykład skoczek na H2. Troszeczkę pionków tutaj białe pozbierały, czarne pozbierały, przepraszam, za cenę figury, król jest odkryty, ale pozycja według oceny komputera jest tutaj no, równa, aczkolwiek niech nas to nie zmyli, to jest oczywiście serial, ale ten ruch skoczek F4 w tym momencie jest naprawdę ciekawym zagraniem. Jak ktoś jest z analizy ciekawszy bardziej i głębiej, no to bardzo proszę. Ja tutaj się nie zagłębiałem zbyt mocno. Intuicyjnie wiem, że takie bicie może być zawsze ryzykowne. No i tutaj nastąpił ruch wieża C1. Hetman G5 ze strony tutaj czarnych. No i widzimy, że Hetman wiąże tutaj króla, więc nie można wybić tym bardziej. Król H1. No i Hetman poruszył się na H5. Widzimy, że nadal nie można wybić pionka na F4, bo jest Hetman F3 z szachem i w następnym ruchu ginie goniec ze świetnym atakiem czarnych, więc absolutnie nie można sobie na to pozwolić. Jeżeli takie na przykład ruchy typu G4 by nastąpiły, to myślę, że Hetman spokojnie by wrócił i tutaj na H4 skoczek mógłby wskoczyć w przyszłości, ewentualnie Hetman. Więc w tym momencie tutaj białe zagrały skoczek na G1. Dobry ruch. Bronimy przede wszystkim pola F3 i grozimy wybiciem na F4. Moi drodzy, tutaj białe się dobrze bronią. Hetman też jest dobrze ustawiony, jeśli chodzi o obronę punktów głównych, na przykład H2. No w tym momencie nastąpiło bicie gońca. Para gońców zdobyta przez czarne i skoczek wybił na D3. Ataki chyba się troszeczkę skończyły i trzeba grać no po prostu dalej. F5 ze strony czarnych, standardowe posunięcie, bardzo dobre. Skoczek na C5. No skoczek już się fajnie tutaj zadomowił na dobrym polu i goniec ruszył na C8. No oczywiście nie możemy wybić tak łatwo gońca za skoczka, bo białe tutaj miałyby dobrą, naprawdę dobrą grę. No i wieża wróciła do łask i ruszyła na F1. To też jest dobre, standardowe zagranie. Tutaj na przykład takie F4 nie grozi, bo mamy G4 wtrącenie. W tym momencie skoczek ruszył na E7. Widzimy, że czarnych figury nieco się wycofują, a białych figury nabierają troszeczkę większego wigoru. Tutaj posunięcie Hetman D3 nastąpiło. Jest atak na pionka. Przede wszystkim trochę centralizujemy również Hetmana. FE i Hetman G6. Tutaj czarne nastawiają się na słaby punkt E4 i chcą go mocno atakować.
W tym momencie król poruszył się troszkę wyżej. To jest dobre zagranie. Król zawsze jest troszeczkę wyżej centrum. Również tutaj król H7 też jest dobrym ruchem, dlatego że na przykład, znaczy tak w partii też poszło, skoczek na F3 i skoczek poruszył się właśnie na G8. To jest bardzo fajny manewr. Tutaj król zwolnił miejsce G8, żeby skoczek czmychnął na F6. Skoczek H4 zaatakował hetmana od razu. Hetman G4. No podoba mi się tutaj, coraz bardziej mi się podoba pozycja już białych, bo białe tak naprawdę zaczynają tymi figurami coraz wyżej sobie grać. Skoczek F5, bardzo dobry ruch. No tutaj jak skoczek jest na F5, skoczek na C5, no to wygląda to całkiem fajnie. Mimo że komputer ocenia tą pozycję dla lepszą dla czarnych, moi drodzy. Ale to jest zawsze kwestia gustu. Komputery komputerem, grają ludzie. Skoczek na F6, jest mocny atak na punkt E4. No i tutaj wtrącenie H3, żeby ten hetman już nie atakował nam tak od razu bezpośrednio tego piona. Hetman wrócił na G6. No i teraz posunięcie skoczek na E6. Fajny ruch, który powoduje, że za chwilę będziemy chcieli tutaj dać szacha na F8 po późniejszym wybiciu na D6. Zobaczcie, wieża zagrała na E4 z atakiem na tego pionka E4. No i teraz zostało wymuszone, czyli B3, ta wieża musi wybić na E4. Jeżeli tak grała, no to tak konsekwentnie grać trzeba. No i skoczek wybił na D6. Widzimy, co się dzieje. Jest atak na wieżę, jest opcja na F8. Na szczęście tutaj zostało zagrane goniec bije na, znaczy na szczęście dla czarnych, goniec bije na E6. Moi drodzy, co by się stało, jeżeli tutaj na przykład skoczek by chciał wybić na E4 w tym momencie? No nic dobrego, bo goniec bije na D5 i byłoby paskudne związanie. Bardzo niebezpieczne białe by miały tutaj już przegraną, więc należy tutaj przede wszystkim wybić tego gońca w tym momencie. Bardzo dobrze to przemyślane zostało. I pionek wybił na D6. Widzimy, co tutaj się wydarzyło. Białe mają pionka mniej, ale ten pionek jest dosyć groźny i on od razu ustawia się do pola przemiany. Tylko że tutaj skoczek z hetmanem bardzo dobrze to jeszcze kontrolują. W tym momencie czarne zagrały ruch D5, też dobry. Tutaj bronimy mocno wieży. Centralne pionki są dosyć groźne. No ale goniec zagrał na C5 z obroną tego pionka. Hetman poruszył się na E8. No tutaj troszeczkę tego pionka chce wziąć w kleszcze, prawdopodobnie czarny. No i w tym momencie hetman zagrał na F3. Tutaj było fajne związanie, no ale hetman myślę, że jest przyczajony na taki ruch z szachem. W tym momencie hetman zagrał na C6 z atakiem na gońca. No widzimy, że ten goniec coś ze sobą musi zrobić. Na szczęście są jeszcze opcje, żeby tego gońca obronić. Posunięcie B4 i w serialu w tym momencie, gdy Borgow zagrał hetman na E8, zaproponował przeciwniczce remis. Tutaj nie będę też za dużo zdradzał, co było w serialu, jeżeli ktoś nie oglądał, ale tylko powiem, że oczywiście remis został odrzucony charakterystycznym takim kiwnięciem głowy w jedną i w drugą stronę, więc tutaj w tym momencie białe zagrały od razu hetman na F6 z szachem. Przepraszam, na F5 z szachem. Król poruszył się na H8. I moi drodzy, co byście tutaj dalej zagrali, żeby próbować partię białymi wygrywać? W tym momencie następuje bardzo fajne posunięcie. Hetman bije F6. Poświęcenie hetmana najwyższej klasy. Tutaj poszło od razu GF i wieża bije na F6. Widzimy, że wieża zmierza na F8. Nawet jak król by stał troszkę bliżej, no to tutaj wieża mimo wszystko może wchodzić, bo goniec z pionkiem bardzo ładnie po przekątnej to kontrolują. Oczywiście tutaj hetman mógłby zbić tego pionka, się poświęcić, ale pozycja z gońcem i wieżą, mimo straty jednego pionka i dwa złączone, jest technicznie wygrana dla białych. Nastąpiło hetman H5 z myślą jakąś kontrą przede wszystkim. No tutaj wieża F8 dała szacha, król poruszył się na G7. No i rzecz jasna tutaj dorobienie hetmana ze strony białych. Jak dalej atakować to czarnymi? Tutaj wieża poruszyła się na E2. No i przede wszystkim można było zagrać tutaj już goniec F2 bez żadnego szacha więcej dla białych. Pozycja myślę, że byłaby wygrana, ale król poruszył się na F1. To też jest dosyć łatwo
przeanalizować sobie, jak można od tych szachów wszystkich uciec. Hetman zbił na h3 z szachem, król wybił tą wieżę, czarne liczą na wiecznego szacha. Jest szach na g2, wieża poruszyła się na a2 z zasłoną, goniec dobrze współpracuje z wieżą, widzimy ogromna przewaga białych. Hetman dał szacha na e4, no i moi drodzy, posunięcie król na d2 powoduje, że już nie ma takiego legalnego szacha bez straty hetmana. Nigdzie tutaj już szacha nie można dać, żeby tego hetmana nie stracić. Więc w tym momencie Marcin Dorociński, czyli Wasilij Borgow, serialowy mistrz świata, poddał partię. Mam nadzieję, że analiza Wam się podobała. Mi się serial bardzo podobał. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał. No i dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.